Elena Cubała, kucharska, specjalistka medycyny integracyjnej. Dzień dobry, a także pani doktor, Dzień dwie pani doktor przy stole, to już operacja, Katarzyna Gąsior, dietetyczka e, kliniczna. Drogie panie, co to są otręby zatem i czemu one są takie zdrowe? Otręby powstają w wyniku przymiału zboża i one są stworzone tak naprawdę z tej zewnętrznej warstwy ziarna, czyli jest to po prostu zmielona łuska. Są zdrowe, dlatego że są bogate. Trochę jak z jabłkami. Obieramy skórkę, która jest najzdrowsza, tak jest. jemy środek i to samo jest z otrębami, czyli jemy Dokładnie już tak. to przetworzone, a to, co odpada i jest najzdrowsze, wyrzucamy na ogół. Niepotrzebnie. No i oczywiście mamy otręby pszenne, Żytnie, owsiane, orkiszowe, każdy mają, spełniają swoją trochę, trochę inną funkcję, ale wszystkie są na pewno wartościowe i odżywcze i idealne do diet redukcyjnych, dlatego że dają bardzo duże takie uczucie sytości, więc jeżeli ktoś akurat się odchudza, to powinien po takie otręby sięgać. Jaką ilość otręb? Przepraszam bardzo, ja tutaj występuję jako y, nie taki miłośnik y, otrąb, dlatego że ja się zajmuję y, a no dwie, trzy łyżki dziennie. Ale, no nie. ale najlepiej namoczone, dlatego że one się wtedy nie zbrylają w układzie, pochbachy z zapalenia jeli czy wrzodach żołądka no, nie znajdują zastosowania. I jeszcze powiem tak, że y, wydaje nam się, że otręby bardzo dobrze działają na zaparcie, ale to sobie trzeba wypróbować, dlatego że są osoby, które reagują zaparciowo właśnie na A, okay. otręby. Ja jestem wielką miłośniką, miłośnie wchłaniają. Drogie panie, zgodności między wami najprawdopodobniej nie będzie. Jak więc wyśrodkować to jedzenie? Pani doktor mówi, że trochę. Ja nie widzę tutaj niezgodności między nami. Wiem, ja po prostu otr otręby, otręby są z wrzodami żołądka. Otręby nie są dla takich osób, bo te osoby potrzebują hmm. diety lekkostrawnej, a otręby będą produktem ciężkostrawnym. Ale jak długo w takim te... wtedy... Tak, w I, wtedy... I normalnie łyżką. Normalnie. Na A czy panie rzecz. mogą zdradzić, czy to jest smaczne? Bo wydaje mi się, że nie i też jesteśmy winni. tego dnia. To po prostu pogryzam sobie te placuszki, które są bardzo. które mają troszkę białka. Można na, dorzucić e, jagód godzi, które e, fajnie tutaj taki smaczek e, e, specyficzny. specyficzny dodają, albo jakichś innych jagód. I to wtedy naprawdę jest pyszne. I, i, to to chyba... tak naprawdę do wszystkiego możemy dodawać: i ja do stylu, i do jogurtu, posują. i do sałatki, i do zupy. Więc one znajdują zastosowanie, czy do chleba e, przykładowo, czy tworząc e, pulpeciki takie mięsne. Również tak, możemy otręby mięso, to e, to dodać do takiego. Superfood, który ma mnóstwo witamin. Chyba to nie jest e, najdroższy wybór, więc można zastąpić suplementy takim bankiem witamin, czy myślę źle, panie doktor? No, nie Oha, nie, wiem, dobra, czy, nie wiem, czy w sklepie teraz znajdziemy produkt mhm. I tak oczywiście znalazłby swoje zastosowanie jako zamiennik do suplementacji. Super. Bardzo paniom dziękujemy. Panie doktor, dziękujemy. doktor Magdalena Cubała-Kucharska, specjalistka medycyny integracyjnej. I pani doktor Katarzyna Gąsior, dietetyczka kliniczna. Bardzo paniom dziękujemy. Dziękujemy. dziękujemy Ślicznie. Kasiu. Ja na